Witam serdecznie. Tutaj Adam Jurkiewicz, firma ABIX. Jestem w siedzibie firmy Agraf, dystrybutora tablic Interbrite. Tutaj chciałbym pokazać Państwu dzisiaj, w jaki sposób możemy skonfigurować tablicę Instruction Touchboard do współpracy z systemem operacyjnym Linux. W naszym przypadku będzie to najnowsze Ubuntu 12.04. Tą wersję systemu polecamy wszystkim wraz z menadżerem okien XFCE na sprzęcie, którym jest nasz laptop z kartą graficzną NVIDIA. Moim zdaniem taka konfiguracja jest najbardziej optymalna. Przede wszystkim musimy skonfigurować sam projektor, zatem podłączę w tej chwili projektor do komputera i wykonam autodetekcję ustawień ekranu. Ustawię odpowiednią rozdzielczość dla monitora oraz to, aby obraz się klonował. W tym momencie powinniśmy uzyskać następujący efekt. Mianowicie już powinniśmy mieć obraz ekranu. Tak więc możemy pokazać, że na ekranie mamy rozdzielczość 1024x768 punktów. Jest to projektor Epsona. Konfiguracja TwinView, Position Clones. Tak więc mamy sklonowany obraz. W tym momencie to samo, co widzimy na tablicy, widzimy na ekranie laptopa. W tej chwili mogę przejść już konkretnie do konfiguracji samej tablicy i do kalibracji, ponieważ jest to bardzo ważny element. Tutaj zakończymy. Instruction Device Manager. W tej chwili podłączę fizycznie tablicę do złącza USB komputera i mogę na wszelki wypadek wykonać opcję Odkryj urządzenia. W tym momencie komputer za chwileczkę pokaże nam, że jest podłączona tablica Touchboard. Zatem jeden ważny krok. Musimy sprawdzić we właściwościach tablicy, w mapowaniu, czy mamy odpowiednio ustawiony ekran. To powinien być właśnie ten 0.0. Powinien pokazać odpowiednią rozdzielczość. No i cóż, możemy wykonać kalibrację. Kalibracja polega na tym, że należy dotknąć w przypadku tej tablicy palcem, ponieważ jest to tablica dotykowa, odpowiednich miejsc wskazywanych przez kolejne pozycje kursora. To nie jest trudne, jak widać, ani nie zabiera wiele czasu, ale można to zrobić. Jeszcze raz, żeby Państwu dokładnie pokazać. Okay. Mamy ekran niebieski i czerwone pola w miejscach, gdzie należy wykonać dotyk. OK. W tej chwili powinniśmy mieć już skalibrowaną tablicę, zatem dotknięcie palcem powinno poruszać kursor myszy, a przytrzymanie powinno przesuwać okienka. Jak zauważyliście Państwo, nie było to chyba zbyt trudne. Cóż mogę w tej chwili pokazać? W tej chwili mogę pokazać ciekawe programy, które mamy dostępne w Linuxie. Jak wszyscy wiemy, jest to otwarty i darmowy system operacyjny, zatem wiele rzeczy jest dostępnych. Tutaj chciałbym pokazać przede wszystkim aplikację TuxPaint. Jest to świetna aplikacja do rysowania dla dzieci. Tutaj mamy różne narzędzia, którymi możemy sobie po prostu rysować. Możemy wziąć gumkę i zmazać. I jedna bardzo ciekawa rzecz, to są pieczęci. Możemy wybrać sobie pewnego rodzaju znacznik i umieścić go po prostu na ekranie. To jest bardzo fajna rzecz, zwłaszcza dla dzieci, które lubią być kreatywne, mają do tego piękne narzędzie. Polecam wszystkim. No i cóż, tak wygląda właśnie tablica interaktywna. Mam nadzieję, że
ten krótki pokaz pozwoli Państwu spokojnie sobie poradzić własnoręcznie z konfiguracją tego w systemie operacyjnym Linux. W razie czego zapraszam do nas, możemy pomóc. Dziękuję serdecznie. No i to się skończy.